Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z moimi widzami i dzisiaj zagram sobie 1 versus 1, czyli coś, co całkiem, no może nie aż tak bardzo dawno, w ostatniej aktualizacji została dodana właśnie taka opcja, że możemy sobie po prostu wyłączyć boty i dzisiaj na pewnej takiej mega ciekawej mapce zagramy sobie właśnie 1 versus 1, czyli ja będę sam w drużynie i mój widz z mojego klubu będzie po prostu w drugiej drużynie, czyli po prostu będziemy walczyli 1 na 1. Oczywiście będę grał tutaj z członkami mojego klubu, więc jeśli wy również chcecie wystąpić w takim odcinku na moim kanale, no to wystarczy, że jesteście w moim klubie w Brawl Stars. Oczywiście klub ma nazwę Klub Trzeciego, jesteśmy Top 100 Polska, macie link w opisie, więc warto wbijać do mojego klubu naprawdę. No i też zapraszam was w sumie do opisu tego filmu, ponieważ no, znajdziecie tam też również moje social media. No ale żeby być po prostu na odcinku na moim kanale, to wystarczy być po prostu w moim klubie. No i tam po prostu o wszystkich odcinkach z moimi widzami informuję. A więc dzisiaj zagram sobie 3 gierki z moimi widzami, ja będę grał Sergem oczywiście. Ale dobra, zaraz wszystko wyjaśnię. Zanim to, jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie tak łapkę w górę tam na dole. No i serio, zostawcie łapkę w górę, bo warto zostawić tą łapkę w górę, bo jeśli będzie ich dużo, no to nagram kolejny odcinek z moimi widzami, a wiem, że naprawdę, no, odcinki z moimi widzami są fajne, bo tutaj mogą zrobić sobie moi widzowie, więc no wydaje mi się, że te odcinki są naprawdę fajne, więc zostawcie tę łapkę w górę. No i dobra, generalnie będzie to wyglądało tak, że ja biorę Sergia, cały czas będę grał tylko i wyłącznie Sergiem, oczywiście będą 3 gierki, no i będę grał z 3 widzami w takim razie. A więc będzie to wyglądało tak, że mój widz wybierze jakąś postać i star power i gadżet jaki chce. Ja nie będę nikomu mówił, kogo ma brać, po prostu każdy gra kim chce i jak chce. No i po prostu będzie wyglądało to tak, że jakby jest dużo chętnych i po prostu zrobię coś takiego, że na 3-4 jakby wyłączę sobie tryb nie przeszkadzać, żeby mogli mi wysyłać zaproszenie i kto pierwszy wyśle zaproszenie, no to ten będzie po prostu dodany, więc wiecie, jakby kto pierwszy ten lepszy, ale działa to tak, że jeśli ktoś już jakby zagrał w poprzedniej gierce, no to nie może zagrać po raz drugi, także jakby każdy ma szansę, po prostu muszą szybko kliknąć jakby wysłanie zaproszenia do mnie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, a więc dobra, ja słuchajcie, już utworzę tutaj grę dla znajomych, a jeśli nie wiecie, no to za chwilę dowiecie się, jak to działa w praktyce. No i dobra, jest to mapa na Bounty i jest to mapa o nazwie Fioletowy Raj. Jak widzicie, wygląda ona w ten sposób, także no jest to idealna mapa pod 1 versus 1, a więc wiecie co, ja napiszę na czacie, że jakby szukam osoby do gry, no i że po prostu za chwilę wyłączam to i na 3-4 to po prostu wyłączę, no i kto pierwszy, ten po prostu lepszy. Okej, ja słuchajcie, właśnie o, i już tutaj od razu pasacik, także pasacik był pierwszy, jak widzicie, nawet nie zdążyłem powiedzieć, bo właśnie wyłączyłem i od razu pasacik wysłał tutaj zaproszenie, a więc akceptuję. No i dalej niestety pan Korniszonek może w następnym razem ci się uda, Doktor Strange też może następnym razem ci się uda, pan Korniszonek znowu, dobra, Doktor Strange no, znowu. Dobra, ja już wyłączyłem z powrotem tryb nie przeszkadzać, żeby po prostu inne osoby nie wbijały. No i dobra, tutaj postacika muszę przerzucić na drugą stronę, a więc ja tutaj przerzucam go tutaj, jakby na tą przeciwną drużynę, wiecie o co chodzi. No ja sobie tutaj wybiorę Star Power, wiecie co? Myślę, że wybiorę sobie ten, także ten Star Power sobie wybieram. Gadżet oczywiście Search ma, z tego co pamiętam, jeden, tak jest, a więc ja tutaj czekam po prostu na mojego widza pasacik.pl. No i widzimy się już w gierce. Aha, no i słuchajcie widzowie, właśnie wystartowała gierka, ale zapomniałem wyłączyć botów, także wiecie co, ta gierka się jakby nie liczy, więc tutaj zagram z nim jakby tą gierkę, po prostu wy tego nie będziecie mieli tego na odcinku i za chwilę odpalę po prostu kolejną gierkę. Okej, okay, a więc słuchajcie, tą gierkę udało się wygrać, nawet dostałem gwiazdę gry, jak widzicie. No ale zapomniałem wyłączyć botów, także mała wpadka, już mam nadzieję, że to już się dzisiaj nie przydarzy, takie wiecie, jakby... pierwsza gierka, no to jakby zapomniałem o tym, a więc dobra, tej gierki nie mieliście na odcinku, więc teraz dopiero zaczynamy. Drobna wpadka była, ale dobra, nie przedłużając, lecimy do tej pierwszej właściwej gry. Okej, okay, widzowie, tutaj gierka już wystartowała i co ciekawe, w tamtej gierce ten mój widz miał Piper. No i w sumie to na plus wyszło dla tego widza, bo on sobie po prostu przetestował, jak ta Piper mu tam grała. No i przegrał ze mną oczywiście w tamtej gierce. No i to jest takie ułatwienie dla niego, bo sobie przetestował, jak to się gra tą Piper tutaj. No i widać, że tutaj za dobrze mu tą Piper nie szło, bo zdecydował się na zmienienie postaci. Dobra, tutaj się tepam do niego. Ajajaj, i pokonał mnie. Głupi błąd zrobiłem. No jak widzicie, to pomogło mu, bo jak widzicie, tym spajkiem idzie mu do tej, no na razie idzie mu lepiej niż tą Piper wcześniej, a więc tutaj, dobra, jakby to ułatwiło mu zadanie.
inni nie będą mieli takiego ułatwienia, więc tutaj ten rywal, mój widz, ma troszeczkę łatwiej. I w ogóle, co ciekawe, ta osoba, z którą teraz gram, no to po prostu jest to osoba, która dopiero co przed nagraniem odcinka wbiła do mojego klubu, więc tutaj, słuchajcie, warto wbić do mojego klubu, bo nieważne ile jesteście w moim klubie, możecie nawet dołączyć sekundę przed nagraniem mojego odcinka, może akurat traficie właśnie na to, jak nagrywam odcinek i akurat wystąpicie w moim odcinku, także przypominam, że wystarczy być po prostu w moim klubie. I tutaj nie potrafię się zbytnio skupić, jak widzicie, dwaj widzowie oglądają tutaj nas pięknie, tą gierkę oglądają sobie ładnie. Ja tutaj się teraz teleportuję, pięknie, ajajajajaj, tak mało zabrakowało, ja sobie tutaj skoczę. Dobra, fajnie, zmarnowałem już dwa gadżety, jeszcze jeden mi został na przyszłość. Dobra, tutaj wiecie co, ja sobie tutaj po tego killa muszę się przeteleportować, dobra. Przynajmniej teraz wygrywam, mam 600 HP tylko, więc tutaj mało, ale zostało 30 sekund i tutaj mega ciekawy meczek. Przepraszam, że tak dziwnie mówię, ale naprawdę nie potrafię się tutaj skupić. Jak widzicie, tutaj 20 sekund zostało, Spike nie wie, co się w ogóle dzieje, Spike tutaj nie wie, co się dzieje. Czy tutaj uda mi się wygrać? Mam nadzieję, że tak. Fajnie by było, dobra, tutaj czekamy sobie na Spike'a, pięknie, dobra, Spike już teraz wie, gdzie jestem. 10 sekund zostało do końca, nie wiem, co on robi, stoi w miejscu, szuka mnie tutaj, w tych krzaczkach. Dobra, ajajajajaj, bardzo blisko. Uwaga, 3, 2 i czyżbym wygrał to? Czyżbym to wygrał? Tak jest, wygrałem, widzowie, udało się. Okej, słuchajcie, teraz znowu nie zdążyłem powiedzieć, bo ja tutaj poinformowałem moich widzów na czacie klubowym, że wyłączam nie przeszkadzać i żeby za chwilę zaprosili co pierwszy ten lepszy. No i tutaj, jak widzicie, Korniszonek, a tak dokładnie pan Korniszonek od razu wysłał zaproszenie, dosłownie, nie wiem, niecałą sekundę po tym, jak wyłączyłem tą opcję. Dobra, a więc akceptuję go, no i tutaj jest doktora Strange'a, muszę odrzucić. Jajo20 też niestety muszę odrzucić, może w następnej gierce im się uda. Kurczę, nie zapraszajcie mnie. Okej, ja już włączyłem z powrotem opcję nie przeszkadzać, aby już mi po prostu tutaj nie zapraszali mnie widzowie. No i dobra, tutaj pan Korniszonek, jak widzicie, już nawet wyłączyłem botę, także teraz już takiej wpadki nie będzie. No i dobra, myślę, że nie ma co przedłużyć tutaj, czy mam dobry star power. Nie, ten, tak? A nie, dobry mam wybrany, dobra. W takim razie widzimy się już w kolejnej gierce. Okej, widzowie, tutaj pan Korniszonek mnie przechytrzył, wiecie dlaczego? Ponieważ on wcześniej najprawdopodobniej właśnie oglądał tą moją walkę z poprzednim widzem, czyli z Pasacikiem, no i wziął sobie, słuchajcie, Serge'a. Ale tutaj przemyślane taktyki tutaj. Jak tutaj możecie zauważyć, no moi widzowie są naprawdę mądrzy i tutaj myślą, widać, że tutaj myślą, także tutaj naprawdę tamten przeciwnik, mój poprzedni widz, Pasacik, przetestował sobie wcześniej Piper, no i mu za dobrze nie szło, więc stwierdził, że sobie weźmie Spike'a. Tutaj znowuż jakby ten przeciwnik, czyli mój po prostu w sumie widz, stwierdził, że weźmie sobie po prostu tą samą postać, którą ja wziąłem, ponieważ on po prostu oglądał jakby, jak widzicie, w tym samym momencie się pokonaliśmy, jakby nie mogę tutaj nawet nic powiedzieć, bo się, jak widzicie, mega plączy mi się język, bo nie mogę się totalnie skupić. No wiecie, o co chodzi, po prostu oglądał mnie i stwierdził, że weźmie tą samą postać, żeby były równe szanse. Dobra, i tutaj teraz się pora skupić, także jak widzicie, tutaj naprawdę moi widzowie, dosyć naprawdę myślą. Tutaj to nie jest tylko gierka, jak widzicie, tutaj Brawl Stars może uczyć nawet myślenia, bo tutaj trzeba myśleć też w tej gierce. Dobra, wiecie co? Dwie gwiazdki mi brakują, żeby dorównać mojemu widzowi tutaj, żeby był remis. Dobra, nie trafiłem. Wydaje mi się, że on musi być po tej stronie, chociaż czy on zmienił stronę teraz? Ajajaj, tutaj 30 sekund, dosyć szybko ten meczek jakby mija. Dobra, ja tutaj nie przedłużam. Ajajaj, ale teraz tutaj... Gratuluję pan Korniszonek, naprawdę tutaj mega dobrze zagrał teraz. Ajajaj, tutaj mam kłopoty, szczerze mówiąc. Tutaj chciałbym mu dorównać, słuchajcie. Ja tutaj sobie polecę, ajajaj, nie! Podskoczyłbym ultem, ale brakło sekundy, słuchajcie, dosłownie sekundy zabrakło. Dobra, tutaj nawet sobie poskoczę teraz, cyk. Dobra, on teraz zmarnował strzał. Cyk, 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 cyk. Dobra, dostanie? Jeden raz musi dostać, proszę. Widzowie, dostał! Nie! Jedna gwiazdka brakuje. Nie, co tu się dzieje, widzowie? Nie, nie zdążę, bo on tarczę ma. Nie! Tak mało brakło, no trudno, gratuluję. Okej, słuchajcie, no nie, zawsze ci moi widzowie tak szybko klikają, tutaj jak widzicie, mega szybko oni to klikają, nawet nie nadążam tego wszystkiego powiedzieć, no ale już wiecie, o co chodzi, po prostu wyłączyłem funkcję nie przeszkadzać, no i tym razem Doktor Strange pierwszy, a więc dobra, słuchajcie, ja go tutaj przerzucę na drugą stronę. Dobra, tutaj wyłączam oczywiście bota, funkcję nie przeszkadzać już włączyłem z powrotem, no i dobra, tutaj oczywiście skomentuję jeszcze tą poprzednią gierkę, jak
dzisiaj moi widzowie naprawdę myślą. Jestem ciekaw, bo z każdą gierką tutaj moi widzowie stosują jakieś nowe taktyki. Zobaczymy, jaką taktykę teraz zastosuje Dr. Strange. A więc, aby się przekonać, no to lecimy do tej trzeciej, ostatniej gierki. Okej, słuchajcie, Dr. Strange wziął Poco, a więc ciekawie, nie spodziewałem się kogoś takiego. Myślę, że tutaj wydaje mi się, że Poco chciałem powiedzieć, że nie będzie problemu, ale jak widzicie, za bardzo się na niego rzuciłem, bo stwierdziłem, że Poco będzie łatwo, bo generalnie ja jakoś Poco wydaje mi się, że Poco nie jest zbytnio Spoko, chciałem powiedzieć, znowu już bym zarymował, tutaj śmieszna ta gierka. Ciekawa taktyka, tutaj mówiłem, że ciekawe taktyki widzowie stosują i tutaj jest to naprawdę taktyka, która mega mnie zdziwiła. Nie spodziewałem się, że ktoś weźmie Poco, bo Poco to nie jest jakaś najlepsza postać, no sami wiecie, że Poco nie jest jakaś... Nie jest to jakaś mega dobra postać, jest to taka spoko, zwłaszcza na trójki, a tutaj na 1 versus 1 nie spodziewałem się tego totalnie. Poco to jest nawet postać, której bym się chyba najmniej tutaj spodziewał. Nie, no dobra, może nie najmniej, ale naprawdę mało się spodziewałem. Tutaj błąd Dr. Strange'a podbił do mnie na blisko, ale może mu się to nawet opłacić nawet tutaj. Ej, dobra, dobrze, że użyłem tego grzytu, ej, nie spodziewałem się, że Poco będzie aż taki dobry, naprawdę. Myślałem, że będzie gorzej szło tym Poco, tutaj jak widzicie Dr. Strange, ej. Ten odcinek mnie mega zaskoczył, serio, te taktyki, które stosują moi widzowie są naprawdę mega przemyślane, mega mądre, serio, tutaj, ej, nie spodziewam się, że będzie aż tak dobrze tutaj i ciekawie dzisiaj, bo naprawdę to, co robią moi widzowie, to mnie tutaj dzisiaj serio mega zaskoczyło, nie spodziewam się aż takiego obrotu sprawy tutaj na tym odcinku, aj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 
jest tutaj, myślałem, że będzie, wiecie. A tutaj jednak spoko, mam kłopoty. Co się stało, co się do niego nawet przeteleportuje? Jaka taktyka, że se przeskoczył? Nie no, widzowie, co jest? Nie! Dobra, widzowie, jak mnie tutaj ośmieszył tym Poco. Co jest, widzowie? Nie spodziewałem się czegoś takiego, totalnie. Ja nawet już do niego podchodzę, bo wiem, że nie mam... Nie, rozwali mnie, ja nie wiem co mam powiedzieć, że kręci się, naprawdę mega zasłużona wygrana, nie spodziewałem się czegoś takiego, może chociaż na sam koniec, tak jest, na sam koniec 6 gwiazdek, no ale i tak czy siak, słuchajcie, mega gratuluję, więc gratuluję wszystkim widzom w dzisiejszym odcinku, za to, że wzięli udział, gratuluję takiej przemyślanej taktyki, może nie każdemu się udało wygrać, no ale wiadomo, nie zawsze się oczywiście wygrywa. A wam, moi widzowie, powiem oczywiście, że jeśli chcecie wystąpić w kolejnym takim odcinku z moimi widzami, no to wystarczy, że jesteście w moim klubie Brostas, a więc przypominam klub po nazwie Klub Trzeciego, jesteśmy Top 100 Polska, link do dołączenia do mojego klubu macie w opisie, więc polecam, bo nawet tutaj, jak mówiłem, nawet jest, były tutaj takie osoby, że dopiero co weszły do klubu, nawet nie wiem, czy nie dwie osoby takie były, na trzy, tak mi się wydaje, albo no na pewno jedna, dwie możliwe, dobra, nieważne, więc wystarczy, że nawet jesteście kilka sekund w moim klubie, a możecie wziąć udział w moim odcinku, tak jak tutaj były takie osoby, a więc niezależnie od tego, ile jesteście w moim klubie, po prostu możecie wziąć udział w takim odcinku. Oczywiście też gram z moimi członkami klubu, tak jak poza odcinkami, pomagam wbijać pucharki i tak dalej, świetnie się bawimy, także serio, jesteśmy jeszcze top 100 Polska, więc serio, no, dużo bonusów i mega warto wbijać do mojego klubu. Dobra, no i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze, bo jeśli będzie tych łapek w górę dużo, no to nagram kolejny odcinek z moimi widzami właśnie, więc to zależy od was, gdzie ten odcinek będzie i jak szybko on się pojawi. Oczywiście zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, aby nie pominąć takiego kolejnego filmu. No i słuchajcie, napiszcie w komentarzu 1 vs 1, a ja przytnę wam serduszko. Także dobra, ja nie przedłużam tego filmu, to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!